sobie i my powędrujemy. A dokąd? Przed siebie. Przez łąki i lasy ścieżki nas powiodą. Przez pola pachnące chlebem i pogodą. Posłuchajmy, o czym szumem Bałtyk gwarzy. Posłuchajmy, poszukajmy złotych bursztynów na plaży. Jeszcze w lesie nie tak ładnie, jeszcze deszczyk czasem spadnie, jeszcze tylko raz i dwa, bo nauka trwa. Ale już, cóż, cóż, ale już, cóż, cóż, gorące słońce łoka do nas. Najlepszy czas, kochaj na wakacje, bo już wakacje są. Trzeba rano wstawać, jeszcze fartuch trzeba wkładać. Jeszcze tylko raz i dwa, bo nauka trwa. Ale już, tuż, tuż, ale już, tuż, tuż, gorące słońce łąka, bo na los najwyższy czas, nie unikną sensacje, bo już wakacje są. Jeszcze tylko lekcji kilka, jeszcze tylko raz i dwa, bo nauka trwa. Ale już, tuż, tuż, ale już, tuż, tuż, gorące słońce łaka, bo teraz najwyższy czas, piękne sensacje, bo już wakacje są. Nasz sport, aczkolwiek młody, już dziś ma wiele gwiazd. Jeździmy na zawody do zagranicznych miast. Ruszamy już podróże do Węgier i do Czech, bo szanse mamy duże i tylko wciąż ten pech. Bryś jęczmień miał na oku, więc przegrał chociaż mistrz. Ciapula odpadł w skoku, bo mu wyskoczył pryszcz. Kłyś tak sfarsował serce, że w koszykówce spuch. Gaj dostał kolki w nerce, szmajciankę bolał brzuch. Kiedy po serwie bolka wypada szkolna szyba, koledzy krzyczą chórem, wyrośnie z niego fiebak. Nie myśl, że sam ślepy los zrobi z ciebie mistrza szos. Tylko... Tylko upór, tylko trening słabszy czas na lepszy zmieni. Wtedy ci być może los da tyle zwycięstw już. Thank you.
przyjaciół. Nie zapominamy o naszej ojczyźnie, o jej rozwoju i o naszych wobec niej obowiązkach. Przez lat wiele, każdej wiosny, znany przemierzają szlak. Z południowych stron do Polski przylatywał z żoną szpak. Gniazdo miał na małym domku i w tym gniazdku, jak od lat, dochowywał się potomku. Po czym znów wyfruwał świat. Lecz tej wiosny, gdy z małżonką znów wracali z obcych stron, patrzą, nie ma już ich domku. Znikł poczciwy stary dom. Zamiast niego stoi nowy, zbudowany tu raz dwa. Wielki gmach siedmiopiętrowy, z żelbetonu i ze szkła. Ciężko było, trudno było, pracy było dużo. To niełatwo dom zburzony odbudować z gruzów. Jedzie pociąg z cegłą, jedzie pociąg z piaskiem. Rośnie dom za domem i miasto za miastem. Kocham cię, rodzinne moje miasto, pełne radosnych głosów dzieci i młodzieży. Tyś moją dumą i chcę, byś było sławione. Nie wojną i hukiem moździerzy, ale pieśnią, która szkolne mury rozpiera. Melodią, którą nuci młodość. Gościnnością, która wszystkim drzwi otwiera. Oczami starców, w których świeci radość. Dziękuję szkole podstawowej numer 1. Przepraszam Państwa, ale nie przedstawiłam jeszcze jednego członka komisji oceniającej, pana Ryszarda Szypańskiego, instruktora tańca w Opatowskim Ośrodku Kultury w Opatowie. Przepraszam pana Szypańskiego. Proszę Państwa, wielokrotnie był prezentowany u nas pretendent na posła, pan Henryk Woźniak, zastępca dyrektora ZOZ-u, radny Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opatowie. Prosimy o wpisywanie się przy stoliku na holu przed wejściem na salę widowiskową. Teraz zaprezentuje się zespół ze szkoły podstawowej w Brzeziu, a proszę o przygotowanie się szkoły podstawowej w Kobylanach. To by było ładnie.